I tu dalej jeszcze poproszę spojrzenie. Jeszcze jedno spojrzenie. Drodzy Państwo, dalej gwiazd Teatru Studio Buffo. Widzimy gwiazdę Jeremiego Przybory i za chwilę zobaczymy gwiazdę Agaty Miklaszewskiej. Można powiedzieć, że dotychczasową ścieżkę kariery Nataszy wyznaczają te dwa wspaniałe nazwiska. Debiut Nataszy Urbańskiej jako aktorki miał miejsce w musicalu Piotruś Pan, według libretta, wspaniałego libretta Jeremiego Przybory. Była to rola niema, ale bardzo istotna. Natomiast Agata Miklaszewska jest autorką libretta musicalu Polita, musicalu, który opowiada o wspaniałej polskiej aktorce epoki kina niemego również tutaj. Drodzy Państwo, droga Nataszo, w uznaniu Twojej pracowitości, Twojej wszechstronności, w uznaniu Twojego talentu i lojalności wobec naszego teatru, proszę Cię o odsłonięcie kolejnej gwiazdy, dalej gwiazd Teatru Studio Buffo, gwiazdy Nataszy Urbańskiej. Uwaga, uwaga, uwaga. I proszę bardzo. Natasza idzie do mnie z... I proszę. Dobry wieczór Państwu. Ops. Janusz, chodź, pomóż. Dziękuję. Co byś beze mnie zrobiła? To już 25 lat mija, kiedy to mój tato ukierował mnie w to właśnie miejsce. I to był mój drugi raz, kiedy próbowałam dostać się do Józefowicza. Tak, mój tata miał nosa od 25 lat. Teatr Studio Buffo jest moim drugim domem. To tutaj poznałam moich mistrzów, mentorów, moich przyjaciół. A oczywiście mówię o Januszu Stokłosie. O Januszu Józefowiczu. Dziękuję bardzo za zaufanie, za wiarę we mnie, za poświęcony mi czas, za miliony wskazówek, za naukę, którą chcieliście się ze mną podzielić. Dziękuję za spektakl Polita. Brawo! Na deskach tego teatru zdarłam niejedną parę butów. Bywały momenty trudne, ale wygrywały te piękne chwile, te najpiękniejsze chwile, które trudno opisać. Dla takich chwil warto żyć. Drodzy Państwo, w tym momencie, w tym bardzo ważnym momencie dla mnie, chciałabym podziękować zespołowi, całemu zespołowi Teatru Studio Buffo i podziękować naszym kochanym widzom za to, że wspólnie pod jednym dachem mogłam razem z Wami dojrzewać jako artystka. Bardzo Wam za to dziękuję. Powiem tylko tyle. Wiesz, że Cię kocham. I cudownie, że jesteś. Szanowni Państwo, za 10 minut rozpoczynamy drugi akt. Dziękujemy serdecznie. Zofia, cieszę się, że dotarłaś. Dziękujemy bardzo. Jest moja mama, ja się cała trzęsę, więc nie wiem, jak to będzie w tym drugim akcie. Przygnijcie. Dobra. Dziękuję.